Wiosną 1943 roku Hitler zaplanował nową letnią ofensywę wojsk niemieckich. Kursk był miejscem stacjonowania wojsk radzieckich i było to miejsce wbijające się głęboko w terytoria Niemiec. Plan zakładał jednoczesne uderzenie na Rosjan z północy i południa. Główną rolę miały odegrać wojska pancerne, w skład których wchodziły legendarne pantery i tygrysy. Radzieccy agenci zdołali jednak zdobyć plany ofensywy niemieckiej. I tak Żukow przekonał Stalina, że najlepszą obroną jest atak. Czerwonoarmiści zbudowali osiem linii obrony opartych na planach minowych, rowach oraz drutach kolczastych. Atak na północy miał odeprzeć front centralny, atak od południa miał odeprzeć front Woroneski, zaś na tyłach, w froncie stepowym, zgromadzono olbrzymie rezerwy, które miały przejść do kontrofensywy. Oczywiście wszystko przeprowadzono w tajemnicy, tak aby Niemcy się nie zorientowali. Bitwa roz Rozpoczęła się 5 lipca 1943 roku. Ataki nie przyniosły dużych postępów, gdyż obrona radziecka była zbyt silna. Kiedy niemieckie wojska poniosły ciężkie straty, Rosjanie ruszyli do kontrofensywy. Było to kompletne zaskoczenie dla nazistów, którzy musieli się wycofać mimo zażartych walk. Operacja Cytadela, bo tak nazywał się atak na Kursk, była ostatnią większą operacją Niemców. Po bitwie pod Kurskiem Armia Czerwona dostała rozkaz jak najszybszego przekroczenia Dniepru i tam sformowania oddziałów gotowych do brutalności przemarszu. Już 22 września pierwsi czerwonarmiści przekroczyli rzekę na południe od Kijowa. Niemcy zostali również wyparci na południu z Kaukazu. Niemcy postanowili odbić utracony Kijów, jednakże atak został również odparty. W grudniu Rosjanie postanowili doprowadzić do walk w tak zwanej prawobrzeżnej Ukrainie, co również było wielkim zaskoczeniem dla Niemców. Pod koniec stycznia Rosjanie i Niemcy spotkali się niedaleko Korsunia Szewczenkowskiego. Doszło tam do niezwykle krwawych walk, gdyż Rosjanie okrążyli wojska niemieckie, a następnie okalające wojska radzieckie zostały zaatakowane przez kolejne oddziały niemieckie. Były to walki w w kotle korsuńskim. 17 lutego Niemcom udało się wydostać z oblężenia radzieckiego, jednakże do tego czasu i tak stracili 20 tysięcy żołnierzy, a cały sprzęt został porzucony. 14 stycznia 1944 roku Armia Czerwona, wspierana przez flotę bałtycką, przystąpiła do wyzwalania Leningradu, który stał oblężony przez armię niemiecką od kilku lat. Potężna radziecka pięść uderzyła w Niemców, którzy zmuszeni byli uciekać spod dzisiejszego Petersburga. 900 dni Leningrad był odcięty od świata. Wiosną radziecka machina przemaszerowała przez Ukrainę, co było kolejnym zaskoczeniem dla Niemców, którzy z powodu roztopów wykluczyli jakiekolwiek działania militarne w tych regionach. Na lato 1944 roku Rosjanie zaplanowali przemarsz przez Białoruś, a następnie skierowanie się na Warszawę. Druga operacja miała wyzwolić zachodnią Ukrainę, przy tym zajmując Lwów i również skierować się na Warszawę. Niemcy przekonani byli, że latem Rosjanie nie skierują się na Polskę, ale na Finlandię, więc aby uniknąć strat niemieckie dowództwo przerzuciło Niemców na południe, aby Rosjanie mogli spokojnie zająć Finlandię. Niespodziewanie jednak Niemcy stanęli naprzeciwko Rosyjskiego potwora, który liczył milion 700 tysięcy żołnierzy, 6 tysięcy czołgów, 30 tysięcy dział i 7,5 tysiąca samolotów. Krótko mówiąc, jedna z największych sił, jakie kiedykolwiek chodziły po ziemi. Już 3 lipca 1944 roku białoruski Mińsk został zajęty przez Rosjan, a cała armia przesuwała się nieubłaganie w kierunku Warszawy. 13 lipca Rosjanie zajęli Wilno, zaś 27 lipca Lublin i Białystok. Wraz z zajęciem Lublina Rosjanie natknęli się na obóz koncentracyjny Majdanek, w którym zobaczyli rzeczy tak straszne, że zszokowały nawet czerwonoarmistów, a pewnie wiecie, że zszokować jedną z najbardziej brutalnych armii w historii było ciężko. Już w sierpniu Związek Radziecki przy współpracy z Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego powołał Polsko-Radziecką Komisję do zbadania zbrodni w Majdanku. Jeszcze w trakcie wojny sześciu odpowiedzialnych za zbrodnie zostało osądzonych i ukaranych karą śmierci. Po wojnie przed sądem postawiono 1037 SS-manów, z czego 170 ukarano. 29 lipca Armia Rosyjska dotarła do Wisły zdobywając Dęblin. 25 czerwca armia czerwona postanowiła zaatakować Finlandię i odzyskać tereny, które zdobyła w trakcie wojny zimowej. Finowie jednak ponownie odparli atak Rosjan zachowując niepodległość. 23 sierpnia w Rumunii obalono faszystowski rząd, a nowa władza poparła Rosjan. 31 sierpnia czerwonoarmiści zajęli Bukareszt, 22 września Talin, 29 września Jugosławię, 20 października Belgrad, zaś 29 grudnia rozpoczęto półtora miesięczne oblężenie Budapesztu. Jak widzicie, Armia Czerwona stanowiła wielką machinę wojny, której nie dało się zatrzymać. Bardziej istotne jest jednak to, co działo się pod Warszawą, bo w lipcu Rosjanie zbliżyli się do stolicy Polski. Wtedy dowództwo podjęło decyzję o wybuchu powstania. 1 sierpnia Polacy nie liczyli już na pomoc Zachodu ani na litość Rosjan.